Otwarty mikrofon, Radio Opole. Kolejnym gościem Radio Opole jest poseł Koalicji Obywatelskiej, konkretnie Platformy Obywatelskiej, czyli Raimund Miller. Dzień dobry, panie pośle. Serdecznie państwa witam, witam panią redaktor. Zaczniemy od ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Sejmie. I zaczęłabym od kwestii reparacji wojennych. Przejrzałam sobie wyniki głosowania, tylko cztery osoby były przeciwne, 15 osób się wstrzymało. Jak pan to głosowanie ocenia, panie pośle? Tak powinno być? Ja myślę, że posłowie mają prawo do wyrażania własnego zdania i to zdanie wyraziliśmy w głosowaniu. Zależy jeszcze jak kto rozumie reparacje wojenne. Ja zgadzam się z tym w pełni, z tym co pod nami powiedział pan premier Tusk. Jeżeli państwo słyszeliście wypowiedź pana premiera Tuska, to głównie dzisiaj Naszą troską jest to, ja dzisiaj wracam prosto z uroczystości, jak pani redaktor wie, złożenia kwiatów pod pomnikiem w Nysie w związku z rocznicą 17 września 1939 roku. Niedawno obchodziliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej. A I dzisiaj mamy, może nie analogiczną, ale mamy bardzo niebezpieczną sytuację na Ukrainie. Dzisiaj mamy sytuację, w której jeżeli Europa nie zrozumie, że naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby ta wojna się skończyła, żeby nie powtórzyła się sytuacja, która zdarzyła się w Polsce wiele lat temu, bo wtedy, gdyby nasi sojusznicy Anglia i Francja zdecydowanie zadziałali, i w związku z tym, że tak jak zobowiązali się, uderzyli na Niemcy, to może nie byłoby całej II wojny światowej, nie byłoby tyle pomordowanych kobiet, nie byłoby takich zniszczeń, nie byłoby w końcu agresji sowieckiej na, na Polskę. I o tym nawiązywał do tego również pan premier Tusk, który żądał od Niemiec w ramach reparacji tutaj intensywnego zadziałania, zdecydowanego zadziałania celem pomocy Ukrainie. Mówił przecież o tych zabitych dzieciach, o, o mordowanych kobietach, o zniszczonych miastach. I dzisiaj my mamy obowiązek pamiętać o 1 września, o 17 września zwłaszcza, że historia się lubi powtarzać że dzisiaj cała Europa, jeżeli nie zrozumie bo my pomagamy jako Polacy jeżeli pozostałe kraje Europy, w tym Niemcy, nie zrozumieją, że należy zdecydowanie zrobić wszystko i pomóc walczącej Ukrainie, bo ta Ukraina walczy tylko nie tylko za własną wolność. Ta Ukraina dzisiaj walczy za wolność całej Europy. Mhm. I, I to jest moje rozumienie takich reparacji, które w pierwszym rzędzie powinny Niemcy w postaci tej pomocy Ukrainie udzielić. Czyli to jest wezwanie Niemców do tego, by Ukrainie pomogły. Tylko tutaj De, pytamy o Polskę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Polskę, to mówimy tak, były zniszczenia. Oczekujemy rozmowy na ten temat, oczekujemy rzetelnej wyceny, przy czym musimy mieć dzisiaj również świadomość, że będzie to sprawa bardzo trudna. Musimy mieć dzisiaj świadomość, dlaczego PiS mówi o reparacjach po siedmiu latach od objęcia władzy. Bo to jest jeden z kolejnych zabiegów PiSu, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa i, i wzbudzić emocje społeczne, nie zawsze zdrowe emocje, które nie tylko mówimy o reparacjach, ale emocje, które gdzieś w podświadomości wzbudzają w Polakach niechęć do, do, do Niemców. Pamiętajmy, że to jest wiele, wiele lat po wojnie, że, że dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i, i dzisiaj ten temat dla PiSu jest tematem zastępczym, bo dzisiaj mamy inflację. Dzisiaj mamy bardzo poważne problemy gospodarcze. Dzisiaj mamy niechęć PiSu i brak działania PiSu po to, żeby sięgnąć po środki z KPO 770 miliardów złotych. W sytuacji, w której zamyka się wiele polskich przedsiębiorstw, w sytuacji, w której za chwilę będą tracili pracę e, pracownicy, bo ci przedsiębiorcy nie będą w stanie im wypłacić wynagrodzeń. Więc ja bym tego oczekiwał mhm. od rządzących oprócz tych i pozostałych działań, ale nie żeby były to działania główne, żeby nie to były działania zastępujące i odwracające pola uwagę Polaków od dzisiaj właściwych, istotnych problemów dla Polski. Sądzi pan poseł, że reparacje to jest temat zastępczy? Tak, zdecydowanie tak uważam, bo gdyby nie był, to trzeba było rozmawiać o tym już od siedmiu lat. Od siedmiu lat PiS jest przy władzy, od siedmiu lat nie było mowy o reparacjach. I dzisiaj jest pytanie następne. A dlaczego PiS mówi reparacjach od Niemiec, a nie nie mówi o reparacjach od, od Rosji. No właśnie koalicja obywatelska jest autorem uchwały, prawda, która o tych tak, poni ponieważ, reparacji żąda od Niemiec po, i od Rosji przecież olbrzymie statr, straty. Ja już nie mówię o setkach tysięcy pomordowanych Polaków. Ponieważ się w skutek właśnie tej yy, interwencji rosyjskiej czy, czy agresji rosyjskiej na Polskę. Pozbawienia Polski tak naprawdę niepodległości, więc to powinno być rozważane w podobny sposób. Dzisiaj PIS argumentuje, nie można, bo nie, Rosja nam nie wypowiedziała wojny, tak? bo, bo są takie czy inne przeszkody. Skąd że to Niemcy wojnę więc, wywołały i też tak, przegrały, ale, więc ale to jest równie, do, równie się dobrze, domykać. bo tych przeszkód będziemy prawnych mieli bardzo wiele. Mhm. Dlatego, że przecież pamięta pani redaktor, że Rosja zgodziła się przejąć część tych reparacji od Niemiec. Tak? Mieli, mieli te reparacje za, za szkody niemieckie również wypłacić zaraz według układów powojennych. A więc tam zdaje się 15 czy ileś procent mieli, mieli wypłacić czy, czy zwrócić Polsce. W związku z czym tych układów prawnych, tych różnych przeszkód prawnych będzie bardzo wiele i politycy PISU doskonale o tym wiedzą, że to nie jest recepta na, na dzisiaj, na jutro, nawet za rok. Natomiast dzisiaj, jutro za rok jest ważne, jaka będzie sytuacja gospodarcza naszego kraju. Jak będzie się żyło naszym rodakom, jak będzie się żyło naszym dzieciom? I zapominają o tym, że dobrobyt w Polsce również zależy od wypracowania dobrej, ważnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, nie na zasadzie konfliktu. A brakuje panu posłowi działań właśnie w tym obszarze gospodarczym? Bo też ostatnio słyszeliśmy o takim, takiej nowej inicjatywie, która nazywa się Tarcza Solidarnościowa. No tak, ale tych, tych tarcz, proszę przypomnieć, ile tych tarcz już mamy. Jeżeli, ja nie jestem ekonomistą, jestem, jestem lekarzem i pracuję w Komisji Zdrowia, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia. I wiem, jak krytyczna, jak zła sytuacja dzisiaj jest w opiece zdrowotnej. Jak wielu szpitalom dzisiaj, zwłaszcza powiatom, szpitalom powiatowym, grozi upadłość. W związku z czym występowanie z hasłami tarcza, będziemy, zadziałamy, poprawimy. No Pamięta Pani wystąpienia Pana Prezesa Klapińskiego, który twierdził, że nie będzie inflacji. Dzisiaj mamy Polaków, którzy zostali z kredytami, gdzie płacą dzisiaj 100% więcej rad kredytowych. I tu wtedy państwo powinno działać. Natomiast pozostawiono ich bez, bez żadnej pomocy. Polakom się tylko obiecuje, a co chwilę jest gorzej. Inflacja ciągle rośnie. Ta spirala inflacyjna się nakręca. Dobrze, mówimy o na przykład dzisiaj, bo ja przejdę do tego, co było na ostatnim sejmie tak? ustanowienie najniższej płacy krajowej. Mhm minimalnej. Będzie tak, w styczniu tak, podwyżka i w lipcu. No ale tutaj. trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tą płacę będą musieli wypłacać prywatni przedsiębiorcy również, którym, którym wzrosły o kilkaset procent opłaty za ogrzewanie, za, za prąd i tak dalej. Wiele tych firm już się zamyka. Skąd ci ludzie mają brać te pieniądze? W związku z czym będzie groziło nam bezrobocie, bo... A to nie dobrze, że są takie podwyżki? To znaczy podwyżki powinny być. Tylko, tylko, że te podwyżki nie są dzisiaj receptą na inflację, bo one nakręcają tylko spiralę inflacyjną. Bo jeżeli mówimy dzisiaj o podwyżce, to przedsiębiorca, po to, żeby wypłacić te środki dla pracownika, będzie musiał podnieść wartość swojej produkcji. Czyli automatycznie wzrośnie cena towaru, który hmm. produkuje. Część przedsiębiorców, którzy świadczą usługi, tego nie wytrzyma i, się, i, i zamknie swoje przedsiębiorstwa. Dlaczego ten rząd nie zadbał dotąd o pensję dla nauczycieli? Jeżeli są tacy dobrzy, tak dbają. Dzisiaj mamy problemy w szkołach ze znalezieniem nauczycieli. No, minister Czarnek ostatnio mówił o wysokiej subwencji, która, która trafi. Właśnie, <laughs> ja tak? ciągle, przepraszam, że ja się śmieję, ale ciągle słyszę obietnice. Ciągle słyszę obietnice, i ja, ja wrócę do tej pierwszej z obietnic. A ja ciągle widzę tą wstępkę promu, który nie został nigdy zbudowany w Stoczni Szczecińskiej. Tych obietnic już można liczyć nie na setki, ale na tysiące. I przyjeżdża się, mami się ludzi obietnicami, natychmiast się o nich zapomina. Występują kłopoty, rzuca się następne tematy albo rzuca się tematy, które zastępcze, tak jak dzisiaj mówię o reparacjach. A w, jeżeli wracamy do Sejmu, to chciałbym powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą było ujawnienie raportu tej specjalnej komisji amerykańskiej tej instytucji, który był zamówiony za 8 milionów złotych przez komisję Macierewicza, raport który nie został ujawniony, dlatego że w tym raporcie są materiały, które obalają teorię pana Macierewicza, które udowadniają w bardzo dokładny sposób, że był to wypadek, że skrzydło zostało złamane przez brzozy, i ten raport nie został pokazany. To, to jest właśnie dla nas oblicze dzisiejszej polityki, oblicze zakłamania, bo na grobach tych ludzi zbudowano kampanię wyborczą. Przecież, jeżeli, jeżeli ta komisja, a mamy jeszcze osoby, które. A nie wiedzieliśmy o tym, raport tej komisji nie został przedstawiony. Pan Maciarewicz ukrył to. Wielu członków z tej komisji odeszło, bo się nie zgadzało z tym, co robił Maciarewicz. Bo nie dostawali pełni materiałów do oceny. Nie, nie zgadzali się z tymi teoriami Maciarewicza i jego najbliższego otoczenia, które koniecznie chciały udowodnić, że, że był to zamach. Ci ludzie nie podpisali co dzisiaj zgody na, na zaakceptowanie teorii Maciarewicza? co dzisiaj obnaża podstawy polityki PiSu niestety. Z tego, co czytałam, to Antoni Macierowicz będzie chciał pozywać polityków opozycji czy też dziennikarzy. Odpiera generalnie to wszystko. Powiem pani tak. Pan Antoni Macierowicz może pozywać. Natomiast, jeżeli byłaby to nieprawda, to przede wszystkim poszedłby pozew ze strony instytucji amerykańskiej. Bo to jest tak poważna instytucja, która na pewno gdyby ten reportaż kłamał lub pokazywał nieprawdę, to już mielibyśmy pozwy z tamtej strony. Natomiast mamy, mamy tutaj odgrażenie się, że będzie pozywał, i tak dalej. Ten człowiek powinien przestać funkcjonować w życiu politycznym i stanąć przed prokuraturą. Co czują rodziny, w którym dokonano ekshumacji na siłę? To, 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 to są rzeczy niewyobrażalne, gdzie publikowano zdjęcia nagich ciał w, w, po ekshumacji. Przecież to, to jest żerowanie, obrzydliwe żerowanie na nieszczęściu ludzkim po to, żeby uzyskać efekty polityczne. Walka polityczna ma swoje granice. I ona musi w pewnym momencie nie może przekraczać granic etyki, nie może przekraczać, bo żyjemy w jednym kraju. Ja, ja nie przypuszczałem, jestem już, że tak powiem, mocno dojrzałym człowiekiem i nie przypuszczałem, że będę na końcu mojej kariery żył w kraju, w którym ludzie, rodziny będą się nienawidziły z powodów politycznych. Panie proszę, chciałabym zapytać, bo mam taki cytat z pani Izabeli Leszczyny. Która powiedziała, zarządów platformy problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jak to się stanie? Ale to będzie bardzo trudne. No właśnie. Dlatego, że dzisiaj będzie bardzo trudno naprawić to wszystko. Jeżeli jeżeli by, jak pani słyszała, w tej chwili jest porozumienie wszystkich sił opozycyjnych i wszystkim nam zależy, żeby to życie w Polsce było normalne. Myślę, że przede wszystkim trzeba będzie sięgnąć do tych 770 miliardów, których nie rozumiem, dlaczego PIS nie chce korzystać. Chodzi o, o Krajowy Plan Odbudowy. Tak, tak? chodzi o mm -hmm. Krajowy Plan Odbudowy. I pani Izabela Leszczyna jest doświadczonym posłem, zna się na ekonomii i myślę, że nie mówi to bez podstawy. My budujemy programy. My mamy te programy zbudowane. Nie do końca ujawniamy, dlatego że nie znamy sytuacji, jaka będzie w momencie, kiedy ewentualnie dojdziemy do władzy. Ja, ja też przecież jestem zaangażowany w projekt, który już został dawno złożony nowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Ten projekt, ten projekt jest zbudowany, tylko my nie wiemy, co w tym momencie zastaniemy. Czy zastaniemy tą samą liczbę szpitali? Czy PiS centralizuje szpitale, bo takie, takie są zamierzenia PiSu. Ile szpitali ulegnie upadłości, i tak dalej, i tak dalej. Więc na, na dzisiaj trudno jest mówić, nie mając wszystkich danych, tym bardziej, że one nie są nam przedstawiane dokładnie. Co, co wiemy, jak, wiemy, co zrobić, wiemy jak zrobić, natomiast jak, jaki okres czasu to będzie. I co trzeba będzie dokładnie zrobić, to będziemy wiedzieli, jeżeli poznamy wszystkie dane. Jak się buduje prawo w Polsce, pani poseł się, pani redaktor pytała się o ostatnią komisję zdrowia. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. I my, jak zawsze, z wielkim szacunkiem, ja pojechałem trochę wcześniej do Sejmu. Moje koleżanki i posłowie z Platformy też po to, żeby spotkać się z przedstawicielami środowiska analityków medycznych. Żaden. Żaden proponowany przez to środowisko poprawka, którą składaliśmy, nie została przez PIS przyjęta, mimo że miały one swoje merytoryczne podstawy. Natomiast co zrobiono? W czasie drugiego czyta, w czasie czytania na sali komisyjnej, wrzucono poprawki, które zupełnie nie były przedstawiane w pierwotnym projekcie tej ustawy, ale mało tego. Nie dotyczyły sensu stricte. Tematu ustawy ustawy. Czy, czy, tak? Czyli dotyczyły, wrzucono, wrzucono zapisy, które wpływały na, że tak powiem, autonomię uczelni medycznych. I nie wyjaśniono nam na komisji, nie było żadnego, żadnego uzasadnienia. Poprawki, które miały ponad dwie strony, i oczekiwano, że my za tymi poprawkami będziemy już natychmiast głosowali. Legislatorzy. Mówili wyraźnie, panie ministrze, tych poprawek nie można głosować, dlatego że nie były one w pierwszym czytaniu. Jest to niezgodne z prawem. No i cóż, no i, i mimo wszystko przeszły. To, to jest taka wielka arogancja, brak szacunku. I tu będzie dopiero taka robota jak w stajni augiasza, bo to wszystko trzeba będzie po kolei czyścić. W ustawie o fizjoterapii będziemy znajdowali zapisy dotyczące na przykład przychodni specjalistycznych, w ustawie o analitykach medycznych będziemy znajdowali zapisy o tym, czy uczelnia może otwierać placówki medyczne, czy nie. No jest jeden wielki bałagan, jest, jest brak szacunku i poszanowania dla, dla prawa. Mało tego osoby, które są zapraszane ze środowisk na komisję, nie bardzo są dopuszczane do głosu. Nie ma dyskusji na komisjach. Dlatego my się spotykamy z tymi przedstawicielami różnych środowisk przed komisjami przed tym, żeby wysłuchać, co, czego oni oczekują. To ja, pani pośle, wrócę trochę jeszcze do tej czarodziejskiej różdżki, bo, bo, bo przyznam, że to zdanie mnie tak um, troszeczkę rozśmieszyło, no bo się zastanawiam, czy pani poseł żartowała, czy to jest poważne podejście, mówić, że jak będzie Platforma, no to wszystko różdżką e. odczarujemy i Paj, będzie super. Pani redaktor, jak pani widzi, ja się też uśmiecham, mhm. dlatego, że nie słyszałem tego wywiadu. Nie wiem, w jakim kontekście ta rozmowa jeszcze była. Jeszcze dodała zdanie, chcemy bogatej Polski, zamożnych Polaków, długotrwałego dobrobytu tak no, tego oczywiście, tego oczywiście wszyscy chcemy, natomiast y, trudno mi się odnieść do, do jednego zdania, prawda? Bo można y, ja, ja skomentowałem to w taki sposób, jaki pani przedstawiłem, y, o, o realnych możliwościach, o tym, że, że dopiero zobaczymy. Jeżeli wygramy, oczywiście, to dopiero będziemy mieli całą moc roboty do zrobienia. To porozmawiajmy właśnie o tym, jak opozycja zamierza y, wygrać wybory. Jutro ma być takie spotkanie które zainicjowali byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski mają się spotkać liderzy formacji opozy czy opozycyjnych, czyli Platforma Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050. Kogoś brakuje w tym gronie, czy ktoś jeszcze? Powinien nie, nie. Się tam to, to to uważam, to uważam, że to wystarczy. Jest jeszcze Konfederacja, ale, mhm. ale powiedzmy zdanie... Poglądy Konfederacji na, na pewne sprawy związane z, z Polską, z umiejscowieniem Polski, z, z chęcią wyjścia przez Konfederację z Unii Europejskiej, myślę, że wykluczają, to to, wy, wykluczają nasze wspólne działania. Bo zastanawiałam się nad Jarosławem Gowinem i porozumieniem. Tego nie wiem, dlaczego jeszcze nie ma rozmowy na ten temat. Na, natomiast yy, ważne są, że są to te wszystkie ugrupowania. I muszę pani redaktor powiedzieć, że z posłami tych wszystkich ugrupowań na komisjach nam się bardzo dobrze współpracuje. Mhm. Że pewne rzeczy ustalamy razem, bo to są rzeczy, które są dla obywateli. Jeżeli ustalamy prawo, możemy się nie zgadzać, ale również ustalamy pewne rzeczy wspólnie. Generalnie mamy bardzo podobne podejście do przyszłości Polski. Oczywiście ono się różni, prawda, bo my jesteśmy trochę, lewica jest bardziej na lewo, my, my reprezentujemy trochę inny, inne poglądy, ale. Generalnie mieścimy się w naszej idei przywrócenia w Polsce prawa, przywrócenia w, po, w Polsce ładu gospodarczego, przywrócenia roli Polski w Unii Europejskiej. Bo tu te wszystkie ugrupowania widzimy, jak ważne jest to dla Polski. Jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej, to będziemy niestety znajdziemy się pod wpływami sąsiada z, ze Wschodu. A z czym to się wiąże, to dzisiaj widzimy na Ukrainie, na Białorusi i mhm. wszędzie indziej. W związku z czym, my jesteśmy zdecydowani w tym, żeby Polska była ważnym, mocnym państwem i gospodarczo, i politycznie w Unii Europejskiej. I równym partnerem, jeszcze raz powtarzam, równorzędnym partnerem dla Niemiec, dla Francji, dla pozostałych krajów. My Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy mówi, yy, nawet chyba krok dalej, opozycja jest dogadana i stworzy rząd, nie damy się skłócić. Ja bardzo w to wierzę i bardzo bym chciał, żeby tak było. Pewnie będzie dużo różnych prowokacji, bo jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, że druga strona robi prowokacje, że, że są różne działania, ale wierzę też w mądrość liderów opozycji, wierzę w mądrość ludzi, bo dzisiaj naszym celem i zadaniem, tak jak powiedziałem, powinna być przyszłość Polski. Powinna być przyszłość naszych, bo już jesteśmy często tak jak ja mam wnuczki, mam dzieci, to powinno być budowanie mocnego, demokratycznego kraju dla przyszłości młodego pokolenia. I my jesteśmy za to odpowiedzialni a, i nikt z nas tej odpowiedzialności nie zdejmie. Ani z pana Czarzastego, ani z pana premiera Tuska, ani z, z pana Hołowni, ani z, z szefa PSL. Mhm. Więc i my wszyscy mamy świadomość, jak to jest ważne dla przyszłości naszego kraju. Jakie punkty wspólne są właśnie dla tych czterech partii? No niechęć do prawej sprawiedliwości, nie, to, to nie, na nie, pewno. Nie, myślę, że, że ta niechęć to. To też dyplomatycznie chyba powiedziane. Ja oczywiście, że ja się nie zgadzam ani z tym, ani tak jak pani słyszała, z, z tą naprawdę podłą polityką. Nie, nie mogę się zgodzić z tymi, bo żeby wypowiadać się obiektywnie, ja, ja też nieraz oglądam tamtą telewizję. I z taką ilością kłamstw, z takim hejtem na tych paskach, mam do nich jedną pretensję, że można walczyć, ale tego typu działania skłócają Polaków. KPO na... może być takim wspólnym punktem? Tak, KPO i rola Polski w Unii Europejskiej. Mhm. Rola Polski w Unii Europejskiej, silna rola, rola Polski w Unii Europejskiej i silna rola w NATO. Plus budowa gospodarki opartej na zdrowych zasadach. Bez yy, wydawania niepotrzebnych środków, bez wrzucania pieniędzy. I oczywiście powtórzy pani, że to co mówię dzisiaj, to jak gdyby powtórzę się zapisem. I zwracam się do kolegów z PiSu. Wystarczy nie kraść. Wystarczy nie tworzyć spółek, którym się daje swoim. Tak, tak zapowiadaliście to. A dzisiaj od góry do dołu mamy mnóstwo afer, ja już nie potrafię ich zliczyć. Mamy mnóstwo ludzi, którzy są niekompetentni, wy, wyrzucają pieniądze, dbają tylko o własny majątek. I, I niestety nie, nie myślą o przyszłości Polski. Ja mówię to z bólem, ale, ale tak niestety jest. I wie pani, walce o to, żeby potem znowu rodzina miała jakieś stanowisko, żeby być dalej na liście, na, na, są, są w stanie zaakceptować każdą nieprawdę, chociaż mówię, świadomość i rozsądek, mówi, że jest inaczej. Jakie oczekiwania wobec tego jutrzejszego spotkania? Ja myślę, że, że oczekiwania, jeżeli chodzi z mojej strony. Mhm. Że spełni się to, o czym liderzy opozycji mówią, że wyznaczą sobie pewne pola. Że dzisiaj, minimum tak, programowe? że, że program, minimum programowe oczywiście. Ja myślę, że wiele elementów z tego programu już dzisiaj jest, jest wspólnych. Że dzisiaj nie ma konfliktów na tym, na tym tle a, i ustalą zdrowe zasady, potem współrządzenia, mhm. czyli uczciwego podziału, powiedzmy, yy, i kompetencji ale ludzi właśnie kompetentnych, ludzi nie ze względu na przynależność, tylko ludzi, którzy będą umieli ten kraj poprowadzić ku lepszej przyszłości. A nie może być tak, że, że człowiek wybierany jest na ministra rolnictwa tylko dlatego, że są jakieś układy. Albo na ministra obrony, albo minister obrony jest taki, który ujawnia listy naszych agentów, czy, czy niszczy polską armię, jeżeli chodzi o, o uzbrojenie. To na koniec zupełnie, panie pośle: jedna lista opozycji, dwie listy. Tego nie wiem. Tego pan ja, nie wie. ja nie jestem na tyle mm -hmm. decyzyjny. Zresztą myślę, że to będzie decyzja nie po jednej stronie, tylko będzie decyzja po trzeciej rozmowie. Bo, bo na tym polega współpraca, żeby dogadać się, wziąć pod uwagę wszystkie głosy i wybrać drogę najlepszą. To zobaczymy, w takim razie jak te głosy się poukładają. Ja jestem też się bardzo, bardzo ciekaw. Wspólny wynik. Dziękuję ślicznie ja za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję. Raymond Miller był gościem Radio Opole. Dziękuję państwu. To był program Otwarty Mikrofon. Kłania się Joanna Matlak. Życzę państwu miłego dnia. Otwarty Mikrofon Radio Opole.